Piątek 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyło się tradycyjne świąteczno-charytatywne spotkanie młodzieżowych sekcji piłki nożnej LKS Pogórze. W wydarzeniu tym wzięli udział młodzi sportowcy, ich rodzice, zaproszeni goście, a przede wszystkim znani sportowcy. Organizatorzy co roku starają się zapraszać sportowców reprezentujących różne dyscypliny. Dla dzieci to duże wydarzenie. Corocznie już kilka lat mamy zawsze takie spotkanie mikołajkowe i zapraszamy wtedy gości, takich piłkarzy czy z innych sportów, bo była pani Ligocka ze snowboardu, w roku ubiegłym był Kajetan Kajetanowicz, także zawsze jest tu ktoś taki znany ze sportowców. W tym roku można się było spotkać m.in. z Marią Juroszek, która niedawno wróciła z brązowym medalem z Mistrzostw Świata w siłowaniu na rękę, które odbyły się w Rumi. Trzeba ich zachęcać, a nie zniechęcać. Zachęcać do ruchu, no i żeby inaczej spędzały czas. Miło. Wśród zaproszonych gości, sportowców nie zabrakło również Jana Domarskiego, piłkarza, reprezentanta Polski z lat 70. Takie spotkania są bardzo owocne i na pewno wpływają na poprawienie świątecznego humoru. Zaproszeni sportowcy opowiadali o swoim życiu i licznych sukcesach. Punktem kulminacyjnym były licytacje koszulki reprezentacji Orłów Górskiego z autografami piłkarzy i piłki przygotowanej na stulecie PZPN. Dochód z licytacji przeznaczono na wsparcie chorego Stasia z Pogórza i jego rehabilitację. Niespodzianką były życzenia dla młodych sportowców przesłane do organizatorów od gwiazd sportu, które wyświetlono na dużym telebimie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.